Są to uniwersalne płytki drukowane, z których możecie w prosty sposób wyciąć dowolny wymiar, a później przy pomocy lutownicy przymocować elementy. Pokażę Wam tutaj, jak to więcej wygląda. To jest prosty stabilizator, prosty w zasadzie układ stabilizujący. Oj, wybicie wypadł. Prosty układ stabilizujący do zasilania taśmy LED do wagonu. Pokażę Wam, jak też zrobić taką płytkę, w jaki sposób to się wszystko lutuje. Zachęcę Was do takiego wykonania. Oczywiście w swoim modelu możecie także zrobić poprzednią wersję na pająku, zależy to tylko od Was. Idąc dalej, co potrzebujemy do zrobienia wagonu bez sterowania DCC, jak gdyby, który zaświeci się automatycznie po postawieniu na torach. Zarówno będzie można używać go do jazdy po makiecie analogowej, jak i do jazdy po makiecie cyfrowej. Tutaj nie wykorzystamy stabilizatora. Schemat będzie wyglądał nasz w ten sposób. Nie będę używał schematów z diodami prostowniczymi, tylko po prostu oznaczę to jako mostek Greca. Nasz mostek Greca będzie miał zasilanie do szyn. Tu mamy plus, tu mamy minus. Wychodząc z tego mostka, tutaj zamontujemy, przepraszam, tak powinno być, tutaj zamontujemy kondensator i dobierzemy jeden lub dwa rezystory o mocy i parametrach, jakie są nam potrzebne, ażeby jasność w wagonie nie była za duża. No i tutaj potem już, jak to się mówi dalej, w ten sposób lecimy na naszą taśmę LED-ową. Więc tak będzie wyglądał bardzo uproszczony schemat do zasilania wagonu opartego o sterowanie, o zasilanie bez DCC. W ten sposób to powinno wyglądać. Oczywiście wartość tego kondensatora, ja proponuję użyć kondensatorów o napięciu minimalnym 25 V. Co do pojemności, to uważam, że 1000 mikrofaradów to zupełne, oj, trochę przestawię to. 1000 mikrofaradów to zupełne minimum. No i co? Cóż Wam mogę powiedzieć więcej? Tyle tytułem wstępu. Tyle tytułem przygotowań do zasilania do oświetlenia bipy. Takie rzeczy jak taśmy LED, lutownice, cyna, kalafonia, przewody, jakieś termokurczliwe rurki. Uważam, że przy takim temacie są standardowym rozwiązaniem i w zasadzie materiałem, który każdy powinien mieć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.